Z żywota świętego Wojciecha, napisanego przez Jana kanapariusza. Już przy różowym brzasku dzień wstawał, gdy oni w dalszą ruszyli drogę, śpiewaniem psalmów, skracając ją sobie i ciągle wzywając Chrystusa, słodką radość życia. Minąwszy knieje i ostępy dzikich zwierząt, około południa wyszli na polanę. Tam podczas mszy odprawianej przez gaudentego, Święty mnich przyjął komunię świętą, a po niej, aby ulżyć zmęczeniu spowodowanemu wędrówką, posilił się nieco. I wypowiedziawszy jeden werset oraz następny psalm, wstał z murawy i zaledwie odszedł na odległość rzutu kamieniem lub wypuszczonej strzały. Siadł na ziemi. Tu zmorzył go sen. A ponieważ znużony był długą podróżą, więc całą mocą ogarnął go senny spoczynek. W końcu, gdy wszyscy spali, nadbiegli wściekli poganie, rzucili się na nich z wielką gwałtownością i skrępowali wszystkich. Święty Wojciech zaś, stojąc naprzeciw gaudentego i drugiego brata związanego, rzekł: Bracia, nie smućcie się. Wiecie, że cierpimy to dla imienia pana, którego doskonałość ponad wszystkie cnoty, piękność ponad wszelkie osoby, potęga niewypowiedziana, Dobroć nadzwyczajna. Cóż bowiem mężniejszego, cóż piękniejszego, nad poświęcenie miłego życia najmilszemu Jezusowi? Z rozwścieczonej zgrai wyskoczył zapalczywy sikko i z całych sił, wywijając ogromnym oszczepem, przebił na wskrość jego serce. Będąc bowiem ofiarnikiem bożków i przywódcą bandy, z obowiązku niejako pierwszą zadał ranę. Następnie zbiegli się wszyscy, i wielokrotnie go raniąc, nasycali swój gniew. Płynie czerwona krew z ran po obu bokach. On stoi modląc się z oczyma i rękami wzniesionymi ku niebu. Tryska obficie szkarłatny strumień, a po wyjęciu włóczni rozwiera się siedem ogromnych ran. Wojciech wyciąga uwolnione z więzów ręce na krzyż, i pokorne modły śledzą pana o swoje i prześladowców zbawienie. W ten sposób ta święta dusza ulatuje ze swego więzienia. Tak to szlachetne ciało, wyciągnięte na kształt krzyża, bierze ziemię w posiadanie, tak też skutkiem wielkiego upływu krwi, wyzionąwszy ducha, w krainie szczęścia, rozkoszuje się wreszcie najdroższym zawsze Chrystusem. O jak święty i błogosławiony to mąż, na którego obliczu zawsze jaśniał blask anielski, w którego sercu Zawsze Chrystus przemieszkiwał, jak pobożny i wszelkiej czci najgodniejszy. Wtedy rękoma i całym ciałem objął krzyż, którego zawsze pragnął i w duszy swej nosił. Umęczon był zaś Wojciech, święty i pełen chwały męczennik Chrystusa, 23 kwietnia, i to w piątek. Stało się tak oczywiście dlatego, aby w tym samym dniu, w którym nasz pan Jezus Chrystus cierpiał za człowieka, Także ten człowiek cierpiał dla swego Boga. Jego jest miłosierdzie po wiek wieków, cześć, chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.